Dziś przedstawimy Wam 10 przerażających stworzeń morskich, od takich, które czają się w morskich głębinach po mureny, na które możecie natknąć się, kąpiąc się w tropikalnych wodach. Uważajcie wówczas na to, gdzie stawiacie stopy, bowiem ich zęby są naprawdę ostre. Numer 10. Anoplogaster. Trzeba przyznać, że Anoplogaster nie wygląda na przyjemniaczka i choć dorosłe osobniki mierzą zaledwie do 17 cm długości, to tym, co sprawia, że ryba ta sieje grozę w morskich odmętach, są jej długie kły. Jak informuje portal Smithsonian Ocean, to największe kły w oceanie w stosunku do wielkości ciała zwierzęcia. Natura wyposażyła tę rybę w specjalny system adaptacyjny, dzięki któremu Anoplogaster nie robi sobie krzywdy, zamykając pysk. Kły chowają się w specjalne kieszonki, dzięki czemu mózg ryby jest chroniony przed przebiciem. Anoplogaster zazwyczaj żyje na głębokości między 500 a 2000 metrów, ale w nocy spotkamy go i na płytszych wodach. Numer 9. Żabnicokształtne. To rząd ryb, których cechą charakterystyczną jest świetlisty wabik umieszczony przed wielką paszczą. Poza wyrazistym wyglądem, wyjątkową cechą większości reprezentantów tego rzędu jest sposób prokreacji. Samce przyczepiają się do samic i tylko w ten sposób mogą dojrzeć płciowo, tworząc coś na kształt pasożytniczej zależności. Wyjątkiem od tej reguły jest gatunek zwany Melanocellus johnsoni, w którym, jak podaje Wikipedia, samice wypuszczają niezapłodnione jaja w przestrzeń, gdzie są zapładniane. Poza tym samice żabnicokształtnych są w stanie pożreć ofiary większe od siebie i to nawet trzykrotnie. To się nazywa apetyt. Numer 8. Robak Bobitów. Ponoć nazwany tak od nazwiska pewnego amerykańskiego małżeństwa, o którym było głośno w 1993 roku. Żona po latach bicia i gwałtów obcięła w nocy śpiącemu mężowi członek, a narząd ten wyrzuciła do lasu. Później jednak ponoć z sukcesem z powrotem go przyszyto. Nie jestem pewny związku tej sprawy z naszym stworem. Najpewniej będzie stwierdzić, że także i jego działania, a zwłaszcza polowanie na ofiary, to koszmarna wizja. Zwierzę to czai się w tropikalnych wodach przykryte piaskiem, na powierzchni pozostawiając tylko 5 czułków. Gdy wyczuje ofiarę, z wielką prędkością i siłą wypuszcza swoją umięśnioną paszczę. Moc jest tak wielka, że z łatwością może przepołowić rybę. Przy okazji wypuszcza też całkiem silną toksynę, co dodatkowo pomaga przejąć mu kontrolę nad sytuacją. Numer 7. Rekin chochlik. Trzeba przyznać, że zwany inaczej Mitsukuriną, rekin chochlik do najpiękniejszych nie należy. Jest to głębinowy rekin, którego cechą charakterystyczną jest specyficzny kształt głowy, różowy kolor całego ciała i wysuwalne szczęki, które mają naprawdę niezłą moc. Mogą wysunąć się aż do pełnej długości dzioba. Największy znany nauce przedstawiciel, a właściwie przedstawicielka chochlika, mierzyła ponad 5 metrów. Mitsukurina została odkryta w 1898 roku przy wybrzeżach Japonii, a swoją nazwą upamiętnia naukowca, który dostarczył złowioną rybę do zbadania i opisania. A ja myślę, że po wyłowieniu jej Godzilla tęskni za swoim przyjacielem. Numer 6. Blob Sculpin. Tak nazywa się po angielsku ryba żyjąca na głębokości około 2800 metrów. Jak możemy dowiedzieć się ze strony EarthTouch News, panuje tam silne ciśnienie, co sprawia, że mieszkańcy takich głębin musieli w toku ewolucji wytworzyć mechanizmy, które pozwolą sobie z nim radzić. Po pierwsze, kości tej ryby są niezwykle miękkie, przez co nie ulegają zmiażdżeniu. Dodatkowo, by utrzymać się na pożądanej głębokości, ich galaretowate ciało jest odrobinę mniej gęste niż morska woda. Wiele innych gatunków w tym celu używa specjalnego pęcherza, który jednak, gdy zawiedzie, może sprawić, że ryby zwymiotują własne organy. Wszystko ma jednak swoją cenę. Wypłynięcie na płytsze wody może okazać się dla nich śmiertelne. Pytanie na dziś. Jakie jest waszym zdaniem najciekawsze zwierzę żyjące w morskich odmętach? Może Cthulhu? Dajcie znać w komentarzach. Numer 5. Black Dragonfish. To ryba głębinowa z rodziny wężorowatych. Jak możemy dowiedzieć się ze strony oceana.org, odmiana tego gatunku występująca w Pacyfiku, bo podobne jednostki można też spotkać w Atlantyku, to drapieżcy pływający od 200 do 1000 metrów głębokości. Ryby te są zupełnie czarne, nawet ich żołądki wypełnione są czarną tkanką.
tak, by przypadkiem zjedzony wcześniej posiłek, np. bioluminescencyjna ryba, nie zdradziły ich obecności. Emitują światło, którym wabią swoje ofiary, w przeciwieństwie do wielu innych gatunków, które cechuje podobna umiejętność, Black Dragonfish jest w stanie widzieć swoje światło. Jest ono jednak podczerwone, więc dla człowieka niewidzialne. Samice osiągają długość do 60 cm i mają ostre zęby. Są dużo bardziej rozwinięte niż samce, które nie mają nawet żołądków, a po rozmnożeniu umierają. Numer 4. Strzykwy. Dość powiedzieć, że takie niepozorne stworzenie w 2013 spowodowało śmierć dwóch mężczyzn u wybrzeży Malezji. Niech ich przypadek będzie nauczką, by nie jeść nieznanych sobie gatunków zwierząt czy roślin. Choć z drugiej strony, z wielu filmów przyrodniczych z pewnością pamiętacie, że coś, co w tropikach jest kolorowe, raczej jest trujące. Takie też bywają strzykwy, choć mi bardziej podoba się ich angielska nazwa – sea cucumber. Od razu wiadomo, jak wyglądają. Morskie ogórki, których jest około 1250 gatunków, żyją w mule, a zagrożone mogą podzielić swoje ciała. Spinają wówczas mięśnie i wydalają przez odbyt niektóre organy wewnętrzne, które później szybko zostaną odbudowane. Zagrożone wydzielają również toksyny. Numer 3. Wgapiacz. To również nasze autorskie tłumaczenie, określane po angielsku jako stargazer, ryby należące do rodziny skaberowatych. W internecie dorobiły się miana najbardziej niesympatycznych ryb i to chyba przez ten charakterystyczny wyraz pyska. Ryby te mają oczy wykształcone na czubku głowy, co pozwala im zakopać się w mule i obserwować zbliżające się ofiary. Gdy te podejdą wystarczająco blisko, marny ich los. Czasem jednak to skaberowate kończą na talerzach. W niektórych częściach świata można je kupić na targach rybnych. Łowił wilk razy kilka, ponieśli i wilka, albo tą rybę. Taki suchar. Numer 2. Mureny. To właśnie reprezentanci tej rodziny byli sługami czarnego charakteru Urszuli w disneyowskiej Małej Syrence z 1989. Te drapieżne ryby możemy spotkać już na głębokości 1 metra w wodach morskich, tropikalnych i subtropikalnych. Tak więc jeśli nieopatrznie naruszymy spokój takiego zwierzęcia skrytego w skałach, możemy zostać dosyć dotkliwie pogryzieni. Uważajcie też na siebie, oddając się pasji nurkowania. Na mureny można natknąć się na głębokości 200 metrów. Niektóre z nich mają w mięśniach toksynę, a zjedzenie takiej mureny może spowodować chorobę zwaną ciguaterą. Ale kto by zjadł taką murenę? Ja na pewno nie. Numer 1. Beczka oko. Trochę jak myszo, jeleń. Tak brzmi polskie tłumaczenie angielskiej nazwy gatunku Opisto Proctidae, a nazwa ta podkreśla główną, charakterystyczną cechę ryby, jej oczy w kształcie beczek, które są zwrócone ku górze w celu wypatrzenia ofiary. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak zaznacza Isha Bassi z BuzzFeed, tkanka, która otacza oczy, jest przezroczysta, przez co ryba ta może patrzeć również wstecz. Jej oczy są przystosowane do takich niecodziennych manewrów. Dodatkowo dla zmylenia ofiary na przodzie pyska beczko okiej umieszczonej są dwa otwory, które mają imitować oczy. Ryba ta jest znana nauce od 1939, jednak dopiero kilkanaście lat temu udało się ją pierwszy raz sfotografować żywą. Mówi się nie patrz wstecz, bo masz oczy z przodu głowy, ale ona jest od tego wyjątkiem. I to już wszystkie straszne morskie stwory na dziś. Właśnie widzicie najciekawszą odpowiedź na pytanie, które zadałem w poprzednim odcinku. Jeśli chcecie zobaczyć w następnym filmie swój komentarz, koniecznie odpowiedzcie na moje dzisiejsze pytanie. A jeśli chcecie poznać więcej ciekawostek o naszym świecie, koniecznie obejrzyjcie filmy widoczne na ekranie. Piona!